każdy rok to przyszłość. Przyszłość, która najbardziej dotyczy młodszych i średnich pokoleń. One będą żyły i pracowały dla tej przyszłości. Równość i wolność i niezależność. Równość i wolność i niezależność. Równość i wolność i niezależność. To gówno. Równość i wolność i niezależność. Równość i wolność i niezależność. Równość, wolność i niezależność. W waszych ustach to gówno. Wszyscy mamy prawo do godnego spędzenia jesieni życia. Dlatego nigdy nie zgodzimy się na to, by sięgać po fundusze emerytalne. Każdy będzie miał dobrze po pracy, spokój w celi. Jutro znów będzie robił w imię nowej idei. Zaczynuję obronę emerytów i rencistów, ja to swój obowiązek. I chcę powiedzieć, że my ten obowiązek wypełnił. Przede wszystkim o populacji, odczytających za obszarowską wymiarę spraw. Ale nie samym plebem żyje człowiek. A nawet gdyby ktoś chciał powiedzieć, że żyje tylko plebem. Nie ma takich współprac, ale mają takie. To trzeba pamiętać, że dla tych gospodarczych zmian potrzebne jest żadne państwo, tak jak jest ono potrzebne dla zapewnienia nam bezpieczeństwa i komfortu.